podwójną zachłannością objął oczyma tę tutejszą sekulę i nie mógł się nasycić jej widokiem. Patrzył na chmurki wielobarwne, czerwone, zwiastujące wiatr i fioletowe, noszące nowe deszcze jesieni, jak przepływały nad czystą taflą. Zabarwiała się wtedy aż do samego dna. Stawała się głęboka, przepaścista, niedosięgniona, pełna tajemnic i otchlistego życia tam w głębi. Gdy chmury pożeglowały nad pola, znowu jasienny kolor nieba spływał na czystą powierzchnię. Mlyn czarny turkotał i w jego pobliżu nie można było rozmawiać. Panna i Cezary poszli wzdłuż grobli, prowadząc w głębinie wodnej odbicia swoje, doskonałe i wierne aż do śmieszności. Był taki staw u nas na Ukrainie, rzekła panna Karolina. Doprawdy? Bo znowu ja widzę w tym stawie ulubione miejsce mojej matki. Takie musiało być to jej miejsce ulubione. Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. Zapraszamy do narodowego czytania Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Zapraszamy!